Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny. I dzisiaj oczywiście pewnie znajdziemy już Quirrella, ale na razie tu widzę trzeba będzie. Aha, to mu kolejnym, w poprzednim odcinku właśnie też próbowałem wypijać. Znaczy wypić prawidłowo butelkę. To jest to, tak? Poczekajcie, to jest ta. Jak ja mam tu zrobić? Co ja mam tu zrobić? To jest to. Co znowu? Przecież dobrze było. O kurde. Zobaczymy, co to w ogóle jest, bo nie jestem pewny. What the fuck? Czekajcie, próbujemy wszystkiego. Czekajcie, tylko się najpierw sobie wleję picia, dobra? Do kubka. I zaraz będziemy próbować dalej. Tylko tego picia mam mało, ale dobra, mniejsza o to. Co nie? Dobra, idziemy jeszcze raz, spróbujemy z tymi... z tymi napojami. Looks like you have to choose the right potion. Be careful, Harry. It could be poison. Aha. Ale który ten? O kurde. No to jest on. No to ja dobrze przecież piłem go. Tak? Tak? Tak. Czekajcie, a da się coś takiego zrobić? No to jest to. To jest ten. No co znowu? No... ludzie... kurde, nie wiem, wezmę, powiem wam teraz. Będę zgadywał. A niech będzie ten. Ej, ale nie trafiłem. Kurde. I? Kurde. Ale to głupie jest, powiem wam teraz, w tej chwili. Bez kitu. Kurde, ale jak mam to zrobić? Żeby było to, kurde... A co ona tu robi już, ta Hermiona, kurnia? Czekajcie. No przecież ja dobrze to zrobiłem. LOL. Dobra, obserwujemy. W tym samym miejscu będzie skubany. No przecież to jest to, kurde. Ale tu jest, kurde, powiem wam. Ale o który jej chodzi eliksir? Eliksir, kurdnia. No ja tego nie ogarniam, już powiem wam. Ja pierdzielę. Powiem wam tak. To jest, kurnia, bez sensu zrobione, te mikstury. No kurde, mam, którą mam wybrać? Przecież się świeci na... niebiesko, to jest ta prawidłowa. No, biorę ją, co nie? Ach, znowu Hermiona. Kurde. Ja się nie mogę. No ludzie, bez przesady. Dlaczego ona tak mówi do mnie, skubana? Przecież ja cię kręcę, za chwilę się widzimy z powrotem. Okej, dobra, witam was znowuż po przerwie i udało mi się. Udało mi się. Nie pokazywałem wam tego, ponieważ można byłoby się wkurzyć normalnie. Normalnie można byłoby się wkurzyć i wiecie co by było? Byłaby lipa. Wiecie? Lipa jak nie wiem co, jak sto nieszczęść. A nie, czekajcie.
mamy ile tych... 141, nie, to za... mamy dużo tych już. Aha, to nie Snape, tylko Quirrell. Kurde, a to skurczybyk jeden. Co nie? Ten Quirrell. Kurde. A to jest skurczybyk, powiem wam szczerze jednak. O kurde, co to jest? Czego ja skaczę po jakiś kurde... O ja pierdziule. Sobie jaja chyba robi ta. Czego on skacze po takim czymś? Jezu. Dobra, czekajcie, tu mamy coś? Nic nie ma, dobra. Aha. Mamy dziada. O nie! Ty dziadzie, ty. Jaki głos ma? O ty dziadzie, ty. You're far too inquisitive to remain among the living. Jesteś pewny? Kurnia. Coś tu słyszę, żabkę. Dwie żabki mam, fajnie. Dobra. Kurde, dziadzie ty, pizgnięty. A ty dziadzie ty. Ty dziadzie ty. Czekajcie, 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 chwila. Kurnia, spadaj. Spaduwa mnie stąd. Czekajcie, ja już mam pomysła fajnego. Aha, tu się nie da już. A ty dziadzie ty. Co za spizgany gościu, kurnia. Czekajcie, z tej strony. O właśnie, właśnie, dobrze jest. Serio. O ty dziadzie ty, ale beka. Dobrze jest. Oj, nie przesuwaj mnie tego, bo się zaraz wkurzę na ciebie, ziomuś. Wiesz o tym? No, dziadzie ty pizgnięty, kurnia. Czekajcie, zaraz, pobawimy się. Oj nie. Kurnia. Czekajcie, zrobimy sobie coś takiego. Dziadzie pizgnięty, kurde. Ja zapomniałem, że on strzela też czarami, kurde. Co za dziad? Co za dziad głupi. Ty dziadzie, ty pizgnięty. O właśnie, o to mi chodziło, o to mi chodziło. Dobrze jest. A, dobra, zablokowane. Dobra, okej, już wiem. Już mam, już wiem. Nie wiem, czy to dobrze to robię, ale... Co zrobić? I teraz nie ma do mnie. Czekajcie, inaczej zrobimy. On chyba nie może we mnie trafić, co nie? Jak dobrze wiem. Debil. Kurde. Serio. Jaki idiota. Czekajcie, to źle zrobiłem, kurde, troszeczkę. Bo ja muszę chyba wskoczyć na to, co nie? Jak dobrze wiem. A tu się nie da, kurnia. Jestem pewny, czy dam się tak da. Kurde, nie da się tak jak ten. Czekajcie, spróbujemy jeszcze zrobić coś takiego, chwilunia. Spaduwa mnie! Dobra, okej, okay. Pudło, 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 ziomuś. Pudło, ziomuś. Oj, źle zrobiłem to, fuck, czekajcie, da się. Spadaj. Gryffindo! What? Wow, wow, wow. Trafiłbyś, ziomuś, kurnie, we mnie. A ty dziadzie, ty. Czego mi to robi, ziomuś? Kurnia. On trafi we mnie? Teraz? Ja się boję, że on trafi we mnie. Co za dziad? Kurde, wkurzający ziomuś. Co nie? Ty dziadzie, ty. O, spadł. Oj, niedobrze, niedobrze. Aj, ty dziadzie, ty. Nie! Co ty robisz, Harry Potter, kurnia? Debil. Nie może przesunąć, idiota. Dobre.
Oj, czekajcie, czekajcie, kur... Nie, nie skakuj tu, nie skakuj tu, Harry Potter, co ty robisz? Kurnia. On to przesuwa, skuban. Ja wiem, o co tu chodzi, tylko kurde, tu zablokowałem niepotrzebnie te dwa wpieruny. Niech sobie tam wali w tamto. I teraz tak. Tak? O, ty dziadzie, ty. Nie, nie skakuj, nie skakuj! Aj, fuck, mówiłem, nie skakuj. A, zablokowane przejście. Dobra, czekajcie, zrobimy tak. Chwila, on przesunie, to we mnie przesunie, skubany. Zrobimy tak, szybciutko. Dobra, 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 dobrze jest. Dobrze jest, bardzo dobrze. Debil nie może trafić, kurde. A, fuck, prawie by przesunął. Ajajaj, niedobrze. Spaduwa, ziomuś, kurnia. Spokój się już. Fuck, wiedziałem, wiedziałem, że padnę od niego. Wiedziałem, ale spróbujemy jeszcze raz. Czekajcie chwilunię. A, tędy. O Jezu, znowuż tu. Zaraz próbujemy go pokonać, dziada jednego. A może musimy tu do niego wejść chyba, na to wygląda. Ale zaraz próbujemy jeszcze raz sobie. Powolutku. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Ja wiem, o co tu chodzi już tak mniej więcej. Najpierw może by te... Kurde, co za spizgany gościu, co nie? Powiem wam jednak. Przypomina mi się jeden głos taki. Ale co zrobimy? No i ty, dziadzie. No co ty robisz, kurde? O Jezu, nie. Nie, tylko nie to. Proszę cię, nie, tylko nie to. Ale mi chodziło w inną stronę. Debil nie może trafić. Ja pierdzielę, nie wierzę w to, co ja to widzę. Dziadzie, nie widzisz, że ja tu coś robię? Jaki debil? Co on to zrobił? Debilu. Kurde. Co za debil. Dobra, dawaj żabkę mnie tu. Dobra, czekajcie, teraz idziemy do tamtego. Kurde, przesuwa mi to w piruny skubaniec. Dobra, czekajcie, inaczej. To zrobimy też tu. Niech się przesuwa tam. A, fuck, co ja zrobiłem? Źle. Źle zrobiłem, czekajcie, inaczej zrobimy to. Tak zrobimy. O, i będzie elegancja, Francja. Hehe. Idiota teraz nie przesunie tego. Dobrze jest, bardzo dobrze zrobiłem to. Hehe, debil. Aha, dobra, i teraz tak. Zaczynamy od tego teraz jeszcze. Tylko przydałoby się, wiecie co zrobić? Aj. O właśnie, o dobrze zrobiłeś mi. Nie, nie skakuj, nie! Fuck, co za... Kurde, co ty robisz? Potter. Dobra. Bardzo ładnie. Idziemy teraz z tym. Nie! Nie skakuj! Nie skakuj, mówiłem, nie skakuj. Aha, nie mogę. Dobra, czekajcie, zrobimy tak teraz. Kurde, czekajcie, bo mi tu zablokowało. Aj, niedobrze, niedobrze. Czekajcie, pójdziemy z tym. Co za debil będzie rzucał tymi czarami? Co za idiota, Boże. Ja nie wierzę w takie osoby. Aha, tu będzie przesuwał mi teraz. A niech przesunie, będzie dobrze. A niech poprzesuwa. Niech poprzesuwa. Czekajcie, zrobimy tak. Kurde, teraz do tego będzie przesuwał. W piruny, co za dziad. Dobra. Bardzo dobrze. Tylko ja to źle trochę zrobiłem, kurde, powiem wam jednak. Dawaj żabkę mnie. A ty, dziadzie, ty. I teraz szybciutko tu. A ty, dziadzie, ty. Ty, dziadzie, ty. Dobra, bardzo ładnie. Teraz tak. Chwilenia. Teraz tak. Teraz tak. Aha, tam zablokowany jest, dobra. A, idiota nie będzie mógł trafić, dobra. Bardzo ładnie, dobrze jest. Dobra. I teraz tak, szybciutko po tamten. Tylko żebyś nie trafił. Dziadzie ty pizgany. Kurnia. No bez kitu, trafił we mnie. Skubany. Dobra. Nie! Nie skakuj, nie!
Kurde, mówiłem, nie wskakuj, kurde. Aha, dobra, teraz nie mogę. Ajajaj, niedobrze. Niedobrze, czekajcie, zrobimy tak. On trafi we mnie teraz, skubany. Ło, dzięki Bogu nie trafił, dobrze jest. Nie, źle zrobiłem to trochę. Tak mi się wydaje, kurde, nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłem. I co teraz, ziomuś? Jesteś pewny? Dobra, idziemy za nim, co nie? Czekaj, co tam mamy za... Żabki! Żabki! Dobrze! Dzięki za żabkę! Ale pięknie, mamy pełne życia, pięknie, kurde, kiedy my mieliśmy pełne życia, nie pamiętam już. Aha, lustro. Ej, ein Engarb. Wiecie, to co pokazuje nam różnych ludzi. Czy nie? Oho! What? Ojeju, nie. Let me speak to him face to face. Master, you're not strong enough. I have strength enough for this. No i co? Nie! O Jezu! Nie! O Jezu! Co za... Skurczybyku ty mały. O Jezu, nie! Nie, tylko nie to. Proszę cię. A ty dziadzie, ty! O kurnia! Nie! Co ty robisz? No, co jest? Co to miało być? O ludzie! Ojej! Ale to głupie jest. Dobra, jeszcze raz robimy. Spróbujemy pokonać go. No dobra, okej, to ja już to widziałem. Pewnie, że ja to widziałem. Kurde. O Jezu, znowu ten. Spadaj, ziomuś. Ojej, nie, proszę, nie, tylko nie to. Nie. Masakra, powiem wam, z tym jest jednak. Z tą walką z tym, Squirrelem, kurde. Kurde, go pokonaj, żeby było jak najlepiej. Gdzie ty uciekasz? Potter, kurde, ubiety jeden. Nope. Kurde, co żeś zrobił, skubań, co ty. Czekajcie, zrobimy tak. Debil. Wow! Skubany ty. Kurde! Debilu ty. Kurw. Debil. Wow! On to potrafi zniszczyć, skubany? O kurnia. Nie. Co ja mam z tym zrobić w ogóle? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Ty dziadzie! Ej, co jest? Jak on trafił we mnie? Co za skurczy byk? No bez kitu. Jak ja mam kurde w niego trafić, kurnia. Masakra, powiem wam, z tą walką tak teraz jednak jest. Z tym Quirrelem całym w piruny. Jak mam to zrobić, żeby było jak najlepiej? Czekajcie. Zobaczę sobie opcje, ale tu chyba nie ma tego. Czekajcie, Shift, Z. Użyj różdżki, to nie. Kurde. Skocz to jest Alt, tak? Aha. Nie, tutaj to mi się... Nie. Tu mi się nic nie uda zrobić, kurde. To jest, kurde, powiem wam, ta walka jest tak zrobiona specjalnie, żeby... Żeby się powkurzać. Master, you're not strong enough. I have strength enough for this.
Kurde, jak go zabić, żeby było jak najlepiej. On niepotrzebnie ucieka w stronę tego... w stronę drzwi. W pieruny. To jest właśnie... Nie wiem, czy to tak specjalnie... No, czy w filmie też tak było, co nie, jak pamiętam. Też uciekał od razu w pieruny do drzwi, ale... go złapał, wiecie, złapał go... skubany. Skubańcu ty. A skubanu ty. Jak mam kurde go... jak ja mam go zaatakować, kurnia? Ja muszę coś z tym zrobić, z tym. No znisz! Dobrze! Sam się zniszczy zaraz. A skubany ty. Dobre. No chodź tu. Dobre. Ale kurde, to źle trochę zrobiłem to. Piruny. Dobrze. Pięknie, jeszcze jedno zostało mi tylko tam. O kurde. Oj, czekajcie. Dobra. Teraz trzeba uważać, kurde, bo on strzela na... teraz, kurde, masakra, powiem wam, jest jednak. Dobrze. I co teraz? I co ja mam teraz zrobić? Coś z tym... lustrem coś muszę zrobić teraz. Czekajcie, podejdziemy tak. Tylko żeby nie trafił we mnie skubaniec. A ty... Dobrze! Chodź tu! Nie może trafić skubany! Czekajcie, tam coś mi się tutaj... Oj, czekajcie, tak, zrobimy i... Oj! Skubańcu ty, pindzielony! Kurnia! O ja pierdzielę, jakim cudem on tak oberwał? Skubaniec, kurde, prawie bym pokonał, ja wiem, o co tu chodzi już tak mniej więcej. Tylko trzeba, kurde, w niego dobrze trafić takim drewnem jakby. Kurde, to jest, powiem wam, trochę trzeba się wysilić tutaj jednak. Kurde, trochę skomplikowany to jest, ale ja wiem, o co chodzi tak mniej więcej. Zaraz spróbujemy jeszcze raz go pokonać. Oj, cicho się, ciu ziomuś. Oj, lepiej nie rozmawiaj ze mną, nie, Voldemorcie, nie rozmawiaj ze mną lepiej, nie, będzie najlepiej, lepiej nie. No ja też ciebie mam dość już, ziomuś. I teraz łeb przekręci jak głupi. Nie lepiej było stanąć do tyłu? Przecież to było tak zrobione w filmie, że on do tyłu przecież, on się obejrzał, co nie, to drugą twarzą jego. Dobra, i teraz tak, mam nadzieję, że go pokonam teraz tym razem. Chodź tu! Debil, kurde, sam się wywróci. Aj, nie trafiłem w niego, kurde. Chodź tu, podejdź. Dobra, nie trafiłem, jak? Chodź tu, ziomuś. Kurde, już popsułem. Pięknie, dobrze jest, bardzo ładnie. I teraz go... O nie. No, chodź tu. No nie trafiłem! A ja ostatnie mam, kurde, tu już. Pięknie. Aj, ale oberwałem też od niego. Aj, niedobrze. No nie trafiłem, co jest z tobą, ziomuś, kurnia. No nie, i teraz te lustro, o Jezu. O nie, masz nie trafiać we mnie. Ale dostaję skubany. Oj, nie. Nie.
A ty skubańcu, ty pindzielony. Kurnia. I teraz. Oj, niedobrze. Niedobrze. Ale obrywa, co nie? No dawaj. Skubańcu, ty pindzielony. Aj, kurde, dobra, wiem, o co chodzi. He, pudło. Pudło. He, sam to... sam obrywa. Oj, niedobrze, niedobrze. No kurde, było! Co to było? Ale to jest skubany ten Quirrell, kurnia. Ja już się denerwuję powoli, powiem wam. No kurde, było prawie... Kurde, jak on to... Kurde, jak on to trafia we mnie? Skurczybieku ty mały, ty... Kurde. No bez kitu. Ja już powoli, powiem wam, już denerwuję się na niego. Co za skubany. Kurde. Najlepiej byłoby, jakby on podszedł do tych drewien. Do takich... To nie jest od drewna. Wiem, że to wygląda jak drewno, ale to nie jest drewno, tylko... Takie jakieś... Beczki. On musi do nich podejść i jak trzeba jak najlepiej trafić w niego. W tego człowieka o dwóch twarzach. A, nawet tak się taki chyba sam taki jeden rozdział się nazywał. Człowiek o dwóch twarzach właśnie. Pamiętam to. Sam zaraz zginiesz, kurnia. Głupi Quirrell w piruny, skubańco ty pindzielony. No chodź tu, podejdź tu. Podejdź tu. No chodź tu. Nie dostałeś, kurde. Co za... No chodź tu. Ja tu na tyle nie będę czekał, kurde, debilu ty. No chodź tu. No w piruny. Co za debil. Kurde, chodź tu. O właśnie. Pięknie, dostałeś dopiero teraz. Kurde, skubaniec. No chodź tu, podejdź. Nie dostał, kurde, co za debil. Kurde, teraz masz oberwać ode mnie. Jest, udało się, ale to ostatnie już. Kurde, przepadło teraz, fuck. Nie, masz nie trafić we mnie teraz, kurnia. Debilu ty. Sam się zniszczył. O no, nope, nope, nope. Teraz obrywaj. Dobrze. Hehe, debil. No obrywaj się. Teraz mi chyba lepiej idzie. Tak mi się wydaje. Ty debilu ty, kurnia. Dobrze. Kurde, i teraz tak. Debil. Ej, kurnia, no bez przesady, bez takich, proszę cię. Kurde. Dobrze. Jeszcze raz tylko, jeszcze raz tylko. Jeszcze raz tylko. Kurde, dawaj. Jeszcze raz tylko. No, jak on, kurde, przez te szy... What the fuck? To jest nie do przejścia, no bez kitu. To jest nie do przejścia, dlaczego on przez te lustro rzuca we mnie ten głupi czar? Już mnie to denerwuje powoli, powiem wam. Dlaczego on rzuca? To jest kurde specjalnie tak zrobione. Żeby się człowiek wkurzał przy tej grze, przy tym ostatnim momencie praktycznie. Kurde. To jest, powiem wam... Masakra, masakra. Ja tu nie chcę się, znaczy ja się nie denerwuję, ale... Znaczy ja się, nie drze się, co nie teraz, ale... Kurde, powoli już... Powoli to już denerwujące się robi. Ta walka z tym głupim Quirrellem, kurde mole. Ale przyjdziemy, to jakoś musimy to przejść. Nawet jakbym 50 razy przychodził, to trzeba będzie przejść to. Dobra, chodź tu, ziomuś, kurde. Chodź tu, podejdź, no, kurnia.
No niczego nie dostałeś! Cymbale, ty pierdzielony. Teraz! Jest, udało się, pięknie. Dostałeś to tylko 4, ta? No chodź tu. Kurde, nie dostałeś, ziomuś. Kurnia. Niedobrze. O, dobra. Jest, udało się. Jeszcze tylko 2 dostało nam. Nie uda mi się teraz, kurnia. Nie uda mi się. Kurde, mówiłem. On za blisko stoi. On za blisko, za daleko stoi tego. Chodź tu, podejdź bliżej. Kutafon, co ty? Kurnia. No bez kitu. Bez takich, proszę cię. Oho. Czekajcie, zrobimy tak. Chwila. Skurczybyku, ty. Co za debil. Co on to wyrabia? Co za debil. Oho. Się wkurzył teraz na mnie. Widzę. Przez to. W skubancu, ty pierdzielony. Kurnia. Czego się ten... Ej, czego on ten... Nie deda. Dobra. Skubaniec, kurnia. Dobra. No, widzieliście to, co ja? Widzieliście to, co ja? Kurnia. Tu się robi denerwujące. Dobrze. Sam dostaje, bardzo ładnie, dobrze jest. No, widzicie? Widzicie? Co za skurczy byk. Kurde, bez takich, proszę cię. Dobrze. A, ja muszę stać się przeciwko tego, prawda? No! Widzicie? No kurde! Ale to się robi już, powiem wam, denerwujące, bez kitu. Koniec życia i on obrywa. Ja obrywam. Kurde, to jest pod koniec etapu tego, specjalnie tak zrobiona gra. Specjalnie tak zrobione jest, kurde. Ale wiem, o co tu chodzi. Trzeba, ja już wiem, trzeba stać naprzeciwko tej takiej jakby czarnej dziury. W tym lustrze. Czy tylko znaczy inaczej. Nie z tej strony, co teraz stoi, tylko z tamtej, wiecie? I on w to obrywa. Znaczy inaczej. Obrywa też. Nie dostaje też żyć. Znaczy dostaje mniej żyć. Znaczy, Jezu. Obrywa powoli, co nie? Powoli już mu mało żyć było. Ale trzeba stać naprzeciwko tej dziury, tak jakby. I on tu trafia w nią. Wiecie? Ja już wiem, o co tu chodzi, tylko on... Kurde, skubaniec. W piruny. Za blisko stoi tych takich drewienek, kurnia. To jest, powiem wam, denerwujące już. Chodź tu bliżej, kurde. Co za debil. Bliżej stoi tu. Chodź tu bliżej. O właśnie, o to chodzi. Podziękował. Dostał w łeb. Dobra, chodź tu teraz, tu. Chodź tu bliżej. Skuba. No, tu bliżej chodź. O, dobra. Pięknie. To musi się udać bez tego lustra. Tylko on musi blisko podejść. Blisko jest skubaniec? Nie jest blisko, kurnia. Teraz będzie blisko, okej? Pięknie, dobrze jest. Jeszcze tylko 3 zostało nam, ta? A, i lustro musi chyba trochę pomóc mi jeszcze. Ale spróbujemy bez tego. Chodź tu bliżej, kurnia. Chodź tu, kurnia, bliżej, skubańcu ty. O, właśnie, dobrze. Pięknie, tylko połowa żyć dostała mu. Pięknie. O to właśnie chodzi. O! Jak on to zniszczył? Skurczy byk. O, kurnia. Kurde, idzie tu do mnie. Skurczy byku, ty mały. Kurde. Chodź tu. Obrywaj. Jak ja mam, kurde, podejść? No, o, widzicie? Skurczy byk. Kurde.
Teraz. Dobrze jest. No dawaj. Aha, tu teraz idziesz, okej. Kurde, nie trafiłem, fuck. Fuck, wiedziałem, wiedziałem. Kurde, skurczybyku ty mały. Kurnia, o. Czekajcie, tu trzeba będzie podejść. Kurde, ale napierdziela tym, że hej. Kurde, jak mam zrobić, żeby on dostawał teraz? O nie, o nie. O nie, i teraz oberwę. Mówiłem. Tak, mówiłem. Mówiłem, mówiłem. Dawaj, obrywaj. Obrywaj, kurnia. Skurczybyku ty. No obrywaj. Co za debil. Napierdziela tym, że hej. Aha. No, widzicie? Jak on to trafił? Skurczybyku ty mały. No bez kitu. To jest, powiem wam... Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to przejść, kurde. Ale prawie było, prawie by dostał. Nie wiem, czy on tak specjalnie udaje teraz, pod koniec, że on tak... Że on nie chce dostawać. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale zaraz spróbujemy jeszcze raz. Jak mi się nie uda, to... Zakończymy to w kolejnym odcinku pewnie. Ale ja tu próbuję cały czas, kurde... Próbuję go zabić, ale nie da się. Kurde. Kurde, najlepiej to byłoby go zabić tymi tymi, ale jego się nie da. Do połowy żyć mu schodzi i dalej nie, dalej kurde, skurczybyk nie dostaje. Trzeba tylko do tego lustra podejść tylko. Może się uda teraz, a jak się nie uda, to nie wiem, jak to mam zrobić w ogóle, nie mam zielonego pojęcia. Chodź tu, skurczybyku. Chodź tu bliżej. Dobra, dobrze jest. Ty skurczybyku, ty. Kurnia! Co ty robisz? Pedale, ty. Kury. Chodź tu bliżej. Czwoko, ty jedna. Kurnia. No tu bliżej podejdź. Śmieciu głupi. No właśnie, o to chodzi. Pięknie. Wreszcie trafiłem w tego dziada piruny. Pajaca pierdzielonego. On już działa mnie na nerwy, powiem wam. Podejdź tu bliżej. Głupi śmieciu, właśnie, o to chodzi. Podziękował. I teraz zniszczy to. Skurczybyk. Co nie? Jak dobrze wiem. No podejdź tu. Pięknie. I chyba to zniszczy teraz, tak mi się wydaje. Podejdź tu bliżej, głupi debilu. No, dobrze zrobiłeś, bardzo dobrze. Pięknie. I teraz to zniszczy, skubaniec. Jak dobrze pamiętam. No, mówiłem. O kurde, nie. I teraz do lustra trzeba podchodzić. Kurde, skurczybyk. Aj, Boże. Ale on nawala tym. Dobrze, oberwałeś cioto ty. No dawaj, atakuj mnie teraz. Ale i tak mam już mało żyć, kurde. Źle jest. No, mówiłem, jeszcze kurde oberwałem. No co za debil. Dobrze, haha, sam obrywa. Dobrze jest. Dobrze jest, bardzo pięknie. Tylko znowu zaraz oberwę od niego. Oh no. Mówiłem, kurde. Skurwysynu ty, bo ja nawet już nie powiem do niego. No co za łajdak. Kur. A może jak on strzela daleko, z daleka podchodzić. Daleka, znaczy daleko od niego. Ale on specjalnie trafia o tak, takim łukiem jakby. Specjalnie, specjalnie on tak robi. Żeby się człowiek powkurzał. Kurde. Masakra, powiem wam, masakra, normalnie masakra z tą walką z Quirrellem, kurnia. On specjalnie tak robi te życia, że mu kurde odejmują się.
Dobra, jeszcze raz próbujemy zabić go. Zabić dziada pierdzielonego, bo inaczej już nie powiem. A za to przekleństwo to was przepraszam. Miały się nie pojawiać, ale... Wyszło tak jak wyszło. Kurde. Chodź tu bliżej, cioto. No bliżej chodź tu. Debil. No, podchodź bliżej. Dobrze jest, bardzo ładnie. Dobrze jest, bardzo pięknie. Teraz tu chodź. Ciotele ty jeden, kurnia. Debil. No bliżej tu chodź. Dobra. Dobrze jest, pięknie. I trzeba będzie się zaraz kryć. Chodź tu bliżej, cioto. No, tu chodź bliżej. Dobrze zrobiłeś, bardzo dziękuję. Pięknie, i teraz ostatnie. Znaczy to nie jest ostatnie, jeszcze dwa są. Trzy, sorry. Trzy jednak. I on to ostatnie zniszczy, skurczy byk. Na pewno, na 100%. No tu bliżej chodź. No co za ciota. Kurde. Aj, oberwałem, kurde, niepotrzebnie. Za blisko, oho. No, trafiaj. Cioto ty, kurde. Kurde, on tu podchodzi do mnie, skurczybyku ty. Pudło. Nie zapomniałem tu o skokach normalnie. O jajajajaj, nie, to nie tak miało wyglądać. No ja pierdzielę. No, dawaj, atakuj. Źle to zrobiłem w tym razem. Kurde, to jest masakra. Ja już tu normalnie płaczę, kurde, przy tej walce. Serio. Normalnie, kurde, chcę mi się popłakać przy tej walce. Co ja to wyrabiam tu? Kurde. Mogły spierdzielić z tym kamieniem i byłoby bardzo dobrze. Kurde. Kurde, ta walka dłużej trwa niż cała gra w Pieruny. Bez kitu. Ja pierdzielę, nie chcę mieć takich... Kurde, nie chcę, żeby ten odcinek długo trwał też. Kurnia. Masakra, powiem wam, z tą walką jest z nim. Kurde. Kurde. Kurde, nie mam zielonego pojęcia, jak on go zabić, dziada pierdzielonego. Nie wiem, nie mam pojęcia, powiem wam. No, normalnie nie mam pojęcia, jak on zabić tego frajera. Kurnia. Bliżej tu podejdź, śmieciu głupi. I teraz możemy walczyć. Chodź tu bliżej. Aj ty. Cioto ty. Pindzielona. Kurnia. Dobrze. Bardzo ładnie, dobrze jest. No chodź tu bliżej, cioto ty. No, dobrze. Dobrze jest, pięknie. Jeszcze zostało nam tylko... O Jezu, dużo życia jeszcze nam zostało. Kurde, co za ciota. Bez kitu. No chodź tu bliżej. Bliżej jesteś? Pięknie, dobrze jest, bardzo pięknie. Cicho siedź już, śmieciu ty głupi. Podejdź bliżej. Śmieciu ty. No, dobrze. Czekajcie, niech on tak... Pięknie. I on to zniszczy teraz, skubaniec. Tak mi się wydawało, tak jest. Dar, bardzo pięknie. Kurde, on tu podchodzi do mnie, skurczybyku ty. Pindzielony, spadaj mnie. Hehe, debil. Dobra. Aha. No kurde, jak on obry... Ej no! Jak ten Harry Potter oberwał przez te lustro, jak ja... Dawaj! Kurde, skurczybyku ty. O nie, źle zrobiłem. Fuck! Skurczybyku ty.
Urnia. Pudło, śmieciu. Czekajcie. O! Trafiłby we mnie. Co za śmieć. Dobrze. Pięknie. Czego się nie kręcisz? Kurnia. Bardzo pięknie. Dobrze. Nie. Nie. Masz nie trafi we mnie, głupi śmieciulu. Pięknie. Aj, ty kurnia. Śmieciu, ty. Pięknie. Kurde, 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 kurde. Oberwę teraz od niego, w pieruny. Albo ucieknę gdzieś, nie wiem. Dobrze. Nie dostałem, pięknie. Dobrze. Dawaj. Pięknie, jest, udało mi się. Jest. Dzięki Bogu, w ostatniej chwili. Ale pięknie, wow. Co jest? A, dobra, on zemdlał. Pamiętam, w filmie też tak było. O, Albus przyszedł aż od razu. Dobrze jest. Uff, w ostatniej chwili, powiem wam, udało mi się, kurde. Dumbledore uśmiechnął się, zaś się podziemiak między tobą. Aha, tajemnica ścisła jest, widzę jednak. But Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Widzę, że jest w szpitalu teraz z tym. Co ta, czekajcie, jak się nazywała ta pielęgniarka? O Jezu, nie pamiętam już. Tyle razy była wypisywali imię jej, kurczę, w tym, w książce, że już nie pamiętam. Pani Hooch to jest od tego, od szkoły. O, fu, od latania, Boże. A nie pamiętam już, powiem wam. Mniejsza o to, nie pamiętam już, jak się nazywała ta pani pielęgniarka. Jak ja to nazwałem teraz. Dobra, kiedy Harry wszedł, dobra. Ojeju, nie. Storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin. Oh nope, nie, ale chyba mi się wydaje. However, continued Dumbledore, in recognition of Harry Potter's pure nerve and Gryffindor wygrał. Pięknie. No i co? Harry's table erupted with cheers. O, proszę. Przypad Gryffindorowi. Pięknie. Zadowoleni, powiem wam. Better than winning at Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never ever forget tonight. Koniec. O, a co tu się będzie działo jeszcze? Któż to jest oto? Pan Filch? Nie, Snape. Czekajcie, co oni tu zrobią mu? No to chyba jeszcze nie koniec jest, tak mi się wydaje. A obejrzyjmy, a co tam? Ale mega zakończenie tego jest. Oj, cicho. Spadaj. Lepiej spadajcie, kurczę, bracia Wesley. Lepiej spadajcie. Spadaj ta lepiej, bo zaraz się wkurzy jeszcze. Aha, tu jeszcze coś nam pokazało. Dobra, wiem, że mam te karty, ale mi to jest niepotrzebne. O, widzimy jeszcze jacyś twórcy gry tego. Tej gry znaczy są. Widzę, że Anglicy tylko tu są.
Co wam powiem? Główny grafik. Wow, programowanie. Ale dużo osób, powiem wam, jest tutaj. Grafika, o proszę. Animacje. Projekt poziomów, o proszę. Dźwięk. Menedżer produkcji. Proszę, ile tego tu jest? Ojej. To tak, powiem wam na podsumowanie gry, bo tu już koniec. Powiem wam, że szybko jakoś nawet leciało to. Jak ja wyczytywałem na stronie Miasto Gier, gra zajmuje 14 godzin, co nie, do przejścia. Ale to chyba jest ze wszystkim, z zebraniem tych fasolek, zebraniem tych kart czarodziejów i jeszcze chyba tylko tyle. Chyba tylko tyle mi się wydaje tych jest tego. Co wam powiem, zabrakło mi tutaj, wiecie co, w tej części, zabrakło mi dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy. Nie pokazali, znaczy nie pokazali w tej grze, wiecie, wychowywania Harry'ego właśnie w domu Dursleyów, co nie, zabrakło właśnie tej rzeczy. Co jeszcze tam zabrakło, czekajcie, bo nie jestem pewny, czy tam było... zakończenie, znaczy wiecie, ten przyjazd pociągiem na do tego, do Hogwartu właśnie. Nie wiem, czy takiego coś było, nie wiem. Chyba nie było tego tutaj. A w filmie właśnie jest, w książce tak samo jest właśnie, co nie, ten zapoznanie się z Hagridem. Co mi się jeszcze tu, co mi tu jeszcze brakowało, zabrakło. Czekajcie, co mi tu zabrakło? Czekajcie, muszę porównać sobie szybciutko z filmem jeszcze i z książką. Pierwsza rzecz, na pewno dom Dursleyów nie pokazali, a mogliby pokazać, fajnie byłoby. Co mi tu jeszcze zabrakło? Kurczę, powiem wam, w tej chwili już nie wiem. Nie pamiętam już. Kurczę, nie jestem pewny. Dobra, nie będziemy oglądać tych chyba tych. A, tu jeszcze Quidditch jest, widzę. Dobra. Co wam powiem jeszcze, kurczę. Ten odcinek będzie długasie, na pewno. Ale przyszedłem już tego Harry'ego Pottera bardzo dobrze. Pierwsza część już za mną jest, jeszcze zostało nam tylko 6. Dużo, co nie? Bardzo dużo. Ale cóż, powiem wam, że fajny jest ten Harry Potter jednak. Fajny. Tylko powiem wam, że się powkurzałem dzisiaj jeszcze w tym odcinku na Quirrella. Wiecie, ten pojedynek z Quirrellem. Chyba... 3 albo 4 razy musiałem go pokonać, czy z 5 razy nawet, wiecie? Chyba z 5 razy musiałem go pokonać, jakoś tak. Nie pokazałem właśnie tego picia tych miksturek. Znaczy tego szukania, co nie, tej właściwej mikstury. A powiem wam, że to, kurczę, masakra też było. To coraz szybciej się kręciło. Właśnie tej jednej rzeczy nie pokazałem wam. Najbardziej to mi się spodobało, wiecie co? Pójście do puszka. Znaczy nie do puszka, tylko przepraszam, nie do puszka, sorry. Nie do puszka, tylko wypuszczenie tego smoka Norberta Hagrida, co on wygrał właśnie w tym, w pojedynku na coś tam, nie pamiętam już na co, ale było to w książce i filmie właśnie, że on dostał te jajo od kogoś tam, ale nie pamiętam już od kogo to właśnie było. Wiem, że grał chyba w karty czy coś podobnego, w jakiś tam w barze, można tak powiedzieć, co nie? W restauracji, o! Co nie? I on właśnie wygrał tego te jajko takie. A tam właśnie był ten smok norweski, kolczasty właśnie. Dobrze pamiętam jeszcze. Z książki. Chyba tak. Właśnie to też było fajne. Fajne to było te wypuszczenie, co nie? Co przyleciał ten Charlie, brat Perciego, ten najstarszy, co tam... bada właśnie nad badania, znaczy bada smoki, co nie, tam w Chorwacji chyba. Ale to wiecie, tylko jest to w... wiecie, w filmie tylko ta nazwa jest podana, ale tak istnieje ta Chorwacja, co nie, tak miasto takie. Co mi się tu nie spodobało? Powiem wam, że... rozdzielczość. Tak, moi drodzy, wiecie, to stara gra jest, 2001 rok, ale... w Gothiku dajmy na przykład, tak, dajmy taki znak, znaczy taki dajmy przykład, w Gothiku. 2003 rok? Czwarty chyba wyszła ta gra? Czy nawet może wcześniej, nie pamiętam już teraz, nie pamiętam, powiem wam. Powiem wam, że rozdzielczość była full, co nie, full grałem. Znaczy jak nagrywałem, co nie, tego Gothika dwa lata temu, nawet może, no, coś takiego, dwa lata temu właśnie.
To była taka taka była rozdzielczość, ale powiem wam, że pierwszy raz właśnie siadłem do tego nagrywania tej gry właśnie. Jestem bardzo zadowolony. Te odcinki nagrywam właśnie na zapas. Oczywiście kolejne części też będę nagrywał na zapas, żeby później nie było, że odcinek się pojawi dopiero za 2 dni czy 3. A tak to będzie, co nie, codziennie będą wrzucane właśnie te odcinki z kolejnych części właśnie. Co jeden pewnie, jeden odcinek na dzień pewnie, bo tak to się nie wyrobię, powiem wam. Co jeszcze wam powiem. W drugiej części tak samo będzie, taka sama rozdzielczość, ale dobra taka rozdzielczość i żadna, co nie? Kurczę, nie wiem jak będzie w trzeciej części, zobaczymy, jak to będzie. Chyba wam wszystko powiedziałam na temat podsumowania. A, jeszcze nie, zakończyłem, ojeju, zapomniałbym. O Filczu bym zapomniał, znaczy ja go nazywam Filipczuk. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak... Pierwsze nazwisko mi przyszło na myśl, Filcz, Filipczuk, Filczuk. Nie, Filipczuk albo Filczuk, nie pamiętam już, chyba Filczuk. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wymyśliłem to nazwę, co nie dla niego. A najlepsze to było ta kotka Norris, pani Norris właśnie, nie kotka Norris, pani Norris, przepraszam. By się obraziła zaraz na mnie. Też mi się, kurde, powiem, spodobała mi się w tej części. Nie wiem jak będzie w kolejnych częściach będzie wyglądać, ale wiem, że te nowsze części są fajne. Jest fajna rozdzielczość. Full. Full rozdzielczość. Co jeszcze wam powiem? Chyba wszystko na temat tego już. Na temat tej serii. Tej pierwszej części Harry'ego Pottera właśnie. Jeszcze wiem, że jest Lego Harry Potter. 4 chyba 6 lat, coś takiego. Nie wiem, nie oglądałem w ogóle tej... Znaczy... Nie oglądałem w ogóle u nikogo tej gry, ale zobaczymy jak to będzie jeszcze z tą częścią tego Harry'ego Pottera, to jest dla dzieci, co nie? Ale powiem wam, że ludzie... Na przykład dajmy przykład Sarge. Pamiętam, że on nagrywał takie gry, co nie? Chyba Lego. Chyba nagrywał, ale... Mogę się mylić. Bo ja powiem wam, nie byłem na bieżąco z nim, z jego filmami, wiecie. Ale cóż, nie mówmy już o tym. Nie mówmy już o tych Sarge'ach, o tych jego grach. Chyba wszystko wam powiedziałem do tej pory już. Kolejna część będzie niedługo też. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnych seriach. Cześć.